Kontynuując nasz cykl ciekawostki teologiczne, chciałbym dzisiaj porozmawiać na temat biskupów. To zawsze jest ciekawy temat, ale w taki sposób może nieoczywisty, właśnie na zasadzie ciekawostki teologicznej. Pretekstem do tej pogadanki jest tocząca się w Stanach Zjednoczonych debata na temat nowej prezydentury, zaledwie rozpoczętej, Johna Bidena. Wielu z nas, jestem pewien, oglądało, słuchało, ma swoje zdanie na ten temat, na pewno sam sposób przebiegu tej inauguracji prezydenckiej 20 stycznia ma już swoją historię. Na pewno dla wielu z moich widzów Lady Gaga, jako śpiewająca hymn, wystąpiła w roli do tej pory może jej nieprzypisywanej, nieznanej, jako takiej właśnie patriotycznej Amerykanki o włoskich korzeniach, katoliczki. Zapewne równie wielkie wrażenie zrobiła, może nawet większe, młoda Afroamerykanka Amanda Gorman, o której większość z nas chyba pierwszy raz usłyszała. To jest też zresztą katoliczka, studentka, absolwentka Harvardu, która marzy o tym, żeby być prezydentem, prezydentką Stanów Zjednoczonych w 2036 roku. Już niektórzy trzymają za nią kciuki. No, ale przy okazji również tej inauguracji toczy się ciekawa debata między biskupami. Jak wiadomo, Joe Biden jest drugim prezydentem katolikiem w historii Stanów Zjednoczonych. Gdy John Kennedy na początku lat 60. zostawał prezydentem, to dużo dyskutowało się na temat, czy katolik w ogóle może być prezydentem, czy będzie rzeczywiście prezydentem wszystkich Amerykanów, czy będzie raczej słuchał bardziej papieża, biskupa niż swoich wyborców, niż będzie bronił bardziej interesu Kościoła niż interesu społeczeństwa, które go wybrało. No, jak wiadomo, Kennedy bardzo podkreślał fakt, że będzie przede wszystkim prezydentem wszystkich Amerykanów, natomiast jego konfesja, jego przynależność do Kościoła katolickiego nie ma bezpośredniego wpływu na to, jakim będzie prezydentem. To jest jego prywatna sprawa, co było zresztą w długiej tradycji amerykańskiej właśnie separacji, oddzielenia religii od polityki. Natomiast w przypadku Johna Bidena pojawia się ciekawa i nowa dyskusja, która już się pojawiła wcześniej przy okazji poprzedniego kandydata katolickiego na urząd prezydenta. Pamiętam, miałem okazję słuchać tej debaty, byłem akurat w Stanach Zjednoczonych w 2004 roku i właśnie wtedy John Kerry, gdy kandydował, no to pojawiły się głosy ze strony niektórych biskupów, że on tak naprawdę nie do końca jest katolikiem, bo jest zwolennikiem aborcji, a katolik nie może być zwolennikiem aborcji. Niektórzy biskupi, dzisiejszy kardynał, taki dość barwna postać, Raymond Burke w St. Louis właśnie odmawiał mu prawa do komunii. Już wtedy była dość duża dyskusja, no ale w tej chwili można powiedzieć, że to się stało taką właśnie formą ciekawostki teologicznej, dlatego chciałbym to przedstawić. Otóż na inaugurację bardzo ciepłe życzenia, wszystkiego dobrego, żeby ten urząd był sprawowany jak najowocniej dla społeczeństwa amerykańskiego. Takie życzenia wysłał papież Franciszek, życząc, żeby społeczeństwo amerykańskie się
zjednoczyło, żeby polaryzacje i podziały były mniej dokuczliwe. No i taki okolicznościowy list. W tym samym czasie, i to jest właśnie coś, co sprowokowało debatę w Stanach, przewodniczący Konferencji Episkopatu Amerykańskiego José Gomez, biskup Los Angeles, wystosował również swój list, ale dość osobliwy, bo w kilku miejscach w tym liście, właśnie tak jak 16 lat temu, jego kolega kardynał Burke właśnie wyraził tam życzenie, żeby, no krótko mówiąc, Joe Biden się poprawił, żeby był dobrym katolikiem, żeby pamiętał, że nie wolno popierać aborcji, nie wolno popierać pewnych rozwiązań prawnych typu małżeństwa jednopłciowe, bo to jest nie do pogodzenia z doktryną kościelną, doktryną katolicką. Może w tym nie byłoby nic dziwnego, ale ten głos przewodniczącego episkopatu Gomesa spotkał się z dość ostrymi reakcjami innych biskupów, którzy uznali to za nietakt, za niezbyt fortunny list, wcześniej z innymi nieuzgodniony. I takim najbardziej wyrazistym głosem był głos kardynała Kupicha z Chicago, Bless Kupich. Przede wszystkim publicznie powiedział, że to nie było przedyskutowane z nikim i że no jest to niefortunne, nie powinno to mieć miejsca. Również bezpośrednio, rzeczywiście, jeśli mówiąc w katolickich kategoriach, przełożony Bidena, prezydenta, kardynał Wilton Gregory, kardynał Waszyngtonu, nigdy nie wyrażał żadnych trudności, żeby Biden mógł przystępować do komunii. No i jeszcze jedna postać jest ważna, taka barwna w episkopacie amerykańskim, mianowicie Charles Chaput, emerytowany od tego roku biskup Filadelfii, który w grudniu, a więc już było wiadomo, że Biden został wybrany na prezydenta, napisał taki duży tekst w piśmie konserwatywnym First Things, gdzie wyraźnie powiedział, że tak naprawdę Biden nie jest w pełni katolikiem i że biskupi, którzy nie odmawiają mu komunii, postępują nieroztropnie, gorszą innych katolików. Jaki z tego morał tego wszystkiego? Otóż ja na ten temat, zresztą jak zwykle z tymi pogadankami teologicznymi, z którymi się dzielę z Państwem, wcześniej piszę na takim portalu Studio Opinii, chętnych zachęcam do czytania tego portalu. Otóż tam napisałem właśnie o tym, co w tej chwili powiedziałem. I zwykle na tym portalu są ciekawe komentarze i jeden z komentatorów powiedział, no biskupi dzielą się na biskupów doktrynerskich i humanistycznych. I że ci doktrynerzy właściwie są zupełnie niewrażliwi to, co się wokół nich dzieje. Ważna jest obrona doktryny, prawa, litery prawa i to jest często kontrproduktywne. Prowadzi do napięć, podziałów, nieszczęść, jak w wypadku aborcji. Jeśli się nie uwzględnia uwarunkowań społecznych, no to wiadomo, że a forsuje się prawo restrykcyjne, no to aborcja schodzi do podziemia. Natomiast biskupi humanistyczni, właśnie ci, o których wspomniałem, jak papież Franciszek, jak kardynał Gregory czy Kupich, oni uważają, że trzeba być bardziej wrażliwy na sytuację społeczną, trzeba współpracować z ludźmi dobrej woli, trzeba robić wszystko, żeby społeczeństwo, nawet różniące się poglądami, angażowało się w jakieś wspólne projekty. I ten podział wydaje mi się bardzo ciekawy, że są biskupi humaniści i są biskupi doktrynerzy.
Także również między wśród biskupów są podziały i może to jest dobrze. No, warto o tym wiedzieć, że różnie bywa w kościele. Także warto być może również w Polsce się zastanowić, jakich mamy doktrynerów i jakich humanistów.